Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Twój mąż ma potężnego wroga. Znasz Gauntera Odima? Przeklinam dzień, w którym usłyszałam to imię. Kim jest Odim i w jaki sposób wmieszał się w wasze życie? To przeze mnie Olgierd wezwał Szklanego Człowieka. I z mojego powodu zażyczył sobie bogactwa, a potem wieczności dla nas obojga. Olgierd rozprawi się z Odimem, prawda? Powiedz, co u mojego męża? Nie powinnaś się o niego martwić. Olgierd nie jest już człowiekiem, którego kochałaś. Więc nadal ma serce z kamienia. Powiedz... Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia, a więc nic się nie zmieniło. Olgierd ma się dobrze. Nic mu nie dolega. Zawsze miał żelazne zdrowie i potrafił wyjść cało z każdej awantury. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże.